I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję panie. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotkała się w dniu 10.12 o godzinie 17 w składzie zgodny z załącznikiem lista obecności. Komisja przyjęła następujący porządek obrad. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia i przegląd korespondencji. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją i na tym komisja zakończyła o 17.30. Ale o ile by można było, to bym jeszcze jakoś to powiedzieć Szanownej Radzie, że tak, zakłóciliśmy już wreszcie to mordercze chodzenie z paczkami żywnościowymi skończone są w 8 listopada. Wydane paczki żywnościowe dla tych małżeństw. Później była ten Mikołaj, najważniejszy był Mikołaj, 434 paczki, które przywędrowały z dalekiej Japonii, no ale jakoś przyjechali do nich z paczek, przywędrowały. Są wydane, dostało tam jeszcze parę troszkę z tego. No i z tego zamkniku, ile chodzi za Mikołaja, no to chciałem podziękować radnej pani Madzi, bo naprawdę włożyła dużo pracy. Pani Kierowicie, no i panu Mikołajowi, którzy jakoś tam te paczki przeżył i paczki przesmyczy po prostu. No, także dziękuję tym wszystkim, no i tym, co pomagali nosić, to też bym chciał podziękować i naprawdę, no i całej radzie dziękuję. Teraz się odbyła Wigilia, znowuż 14. Naprawdę, chyba kto był z rannej chwili, chyba była udana. Na pewno nie był, nikt nie powierzył, tak czy tak, bo był i poczęstunek był naprawdę godny na stole. No i te paczki żywnościowe, te takie tam dostali do ukowinki, naprawdę by, no nie były złe, no ale mówię, trzeba mnóstwo pracy to, żeby to jakoś to sklecić, żeby to było. A też chcę podziękować całej Radzie za rządzenie, chcę podziękować. A najważniejsza sprawa, bo chyba mi się wydaje, że od pierwszej kadencji, ale może nie od pierwszej, ale od drugiej, zaczęliśmy robić te podesty na Wysłowu Kubi, na Białoruski. I tak się to ślimaczyło, ślimaczyło, ślimaczyło. Nareszcie doszli do finału. Na Wysłowu Kubi jest zrobione i na Białoruski, gdzie było odebrani podjazd na Białoruski. Jest to naprawdę wielki sukces, za który w Radzie i Zarządowi dziękuję, żeby popić tą sprawę, to nie jest spokój. A tylko poręczę dostaję, to już na przyszły rok zrobię, no bo będę pieniążki to zrobię na przyszły rok. No i poza tym, no to jeszcze raz wziął się. Musi tak być już pewnie przy tym, bo nawet ta pani Beata była z tego, tego spraw społecznych, który założył, że nie za bardzo poznałem, ale mi się wydawało, że ona nie ma laskę, ona miała zielaskę. Ona tak, tak, tak. Taka z niej laska. Na pierwszym spotkaniu nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka i dlatego się tak stało. Ale to pani Karolina już tak wzięła na siebie, że nie ma z tej sytuacji. Ze wszystkim za to dziękuję Radzie i Zarządowi. Bardzo dziękuję. Ja myślę przede wszystkim, że słowa podziękowania trzeba skierować do pana Kazimierza, bo to na Wigilii mu dziękowałem, ale to on jest motorem tych wszystkich działań związanych z pomocą społeczną i pomysłodawcą w tej Wigilii Wigilii. Ale też oczywiście słowa podziękowania należy skierować do radnych z Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, do pani Magdy, do pana Adama. No i do pani Karoliny oczywiście też, bo tutaj w tej dzielnicy dużo jest zrealizowanych zadań związanych z pomocą społeczną i przez to pani Karolina musi dużą pracę wykonywać, pewnie w odróżnieniu do innych pracowników kancelarii obsługujących inne rady dzielnic, ale za to się należą no, słowa podziękowania. No, ja nie mam niestety wpływu na uchwałę. Możemy zawnioskować, tak. Panie Przewodniczący, bo za Pani Karolina teraz robi podpowiedzenie, że ona lubi dziadków i kocha dziadków. Panie Przewodniczący, to ja proszę, Pani Maryście, to nie wiem. Może nie chciałam powiedzieć, że Polska lubi Pana po prostu. To się rozumie samo kwestię. Dobrze, czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? Pan Rzegorz, jak jest na wysoko, to powiem tak, że nasza publikowa jest wyraźnie konkurent naszej
Nie, w tym punkcie